Ja do Was sprawię tego, co się dzieje na Ukrainie, więc jeżeli Wam się spodoba to, co powiem, to pamiętajcie, udostępnijcie, polubcie i dajcie serducho, bo to jest bardzo ważne. Ja wiem, że to jest mój kanał poświęcony samochodom RC, czyli temu, co kocham, ale nad pewnymi rzeczami nie da się przejść do porządku dziennego w związku z tym, co się dzieje od kilku dni na Ukrainie. Wiadomo, Rosja napadła na Ukrainę, Putin, ten zbrodniarz, wypowiedział im, nie wypowiedział, napadł, tak? To jest Putino-Hitlerek. Więc moi drodzy, moja prośba, przestańcie obserwować konta Rosjan. Czy to na TikToku, czy to na YouTubie, czy to na Facebooku, czy na każdej innej platformie. Ja wam powiem z jakiego powodu. Ponieważ może w końcu do tych ludzi coś tam trafi i oni coś sami zaczną myśleć i działać z tym Putinem. A wiecie dlaczego? Wielu z nich na tych platformach zarabia. I zarabia niemałe pieniądze. Dzięki komu? Dzięki wam, dzięki waszym obserwacjom. Bo jak wy ich obserwujecie, to firmy w nich pompują pieniądze, oni mają kasę z reklam, powiedzmy z przedstawiania wam pewnych rzeczy i tak dalej, itp., itd. Więc posłuchajcie, puśćcie to dalej, przekażcie, niech ludzie wiedzą i niech przestaną obserwować Rosjan. Bo jak oni zobaczą, że tracą, bo tracą publikę, przez co mogą tracić pieniądze i inne rzeczy, to może im coś w tych łebkach zaświta i może oni sami zaczną do pewnych rzeczy dochodzić i sami się wezmą za tego Putino-Hitlerka, tak? Trzeba działać na wszystkich frontach. Pomóżmy tym ludziom na Ukrainie, bo to są tacy sami ludzie jak my. Jak ja, jak ty, jak wy, jak wszyscy. Więc ty możesz się znaleźć w takiej sytuacji, że pewnego dnia zaczną ci bomby spadać na dom. Na szkoły, na wszystko. Posłuchajcie, ja jestem z jednego z ostatnich pokoleń, gdzie miałem do czynienia z, powiedzmy, z II wojną światową poprzez opowieści moich dziadków, ludzi w ich wieku. Ja wiem, z czym to się wiąże. Ja w tym nie uczestniczyłem, ale ja się nasłuchałem. I nigdy w życiu nie chciałbym, żeby spotkało to nas, tak? A spotyka w tym momencie Ukraińców. Więc posłuchajcie, jeżeli się zgadzacie z moim zdaniem, udostępnijcie, dajcie serducho, polubcie, trafmy do jak największej ilości osób. Pomimo wszystko życzę wam super udanego dnia i sayonara robaczki. Trzymajcie się.